Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too. W potocznym przekonaniu za ostatnich pogan Europy uchodzą Litwini, których władcy Jagiełło i Witold przyjęli chrzest w latach 80. XIV wieku. Jagiełło w 1385 roku, aby poprzez poślubienie królowej Jadwigi Andegaweńskiej objąć tron Polski Lege Uxoris, a Witold dwa lata wcześniej dał się ochrzcić w Tapiewie komturowi ragneckiemu Wigantowi von Beldersheim, aby zrobić na złość Jagielle. Jeszcze później niż Litwa właściwa przyjęła chrzest Żmudź. Stało się to dopiero po uwolnieniu tego regionu od panowania krzyżackiego, pokojem toruńskim po bitwie pod Grunwaldem oraz po włączeniu jako księstwa żmudzkiego w 1413 roku w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego, zgodnie z ustaleniami Unii Horodelskiej. Co prawda jeszcze w 1418 roku Żmudzini zbuntowali się przeciw akcji chrystianizacyjnej Witolda, jednak rok później zostali pokonani przez Kierzgajłę Łomontowicza i pogodzili się z chrześcijaństwem. Jeszcze dłużej opierali się chrześcijaństwu mieszkańcy Laponii, czyli ludność Sami, łowcy, rybacy, a nade wszystko koczownicy, hodowcy i reniferów. Pierwsze misje przyjmowali już w XIII wieku. Może być to zaskakujące, a jako pierwsi zostali schrystianizowani Sami na wschodzie swojego kraju, podlegli władzy państwa moskiewskiego. Dokonał tego mnich Tryfon, który w 1565 roku założył kaplicę świętego Jerzego, dziś znajdującą się w Neiden na terenie Norwegii. W XVII wieku pogańscy mieszkańcy Laponii podlegali prześladowaniom w Szwecji i w podległej Danii Norwegii, oskarżani o czary i palenie na stosach, co było typową praktyką w krajach protestanckich. W wieku XVIII sami przyjęli chrześcijaństwo, rezygnując z dawnych wierzeń. Stało się to w dużej mierze za sprawą misjonarzy z ich narodowości, którzy propagowali religię luterańską. W Norwegii w 1720 roku Thomas von Westen, zwany apostołem sami, spalił bębny szamańskie i inne święte przyrządy religijne i nawrócił mieszkańców Laponii. Z tysięcy takich bębnów zachowało się do dziś tylko około 70 w różnych muzeach Europy. Misjonarz doprowadził do zdesakralizowania świętych miejsc Lapończyków, Seidi, naturalnych lub zniesionych ludzką ręką kopczyków kamieni, Alda i Saivu, świętych wzgórz, źródeł, jaskiń i tym podobnych. W Szwecji do około 1770 roku sami zaprzestali wykonywać tajne obrzędy szamanistyczne i stali się gorliwymi wyznawcami pietystycznego luteranizmu, zaszczepionego im przez Daniela Dürberga. W latach 40. XIX wieku rozpowszechnił się wśród nich lestadianizm, radykalny ruch luterański połączony z całkowitą abstynencją od alkoholu. Dopiero w latach 70. XX wieku nastąpiło odrodzenie narodowe ludu sami. Niektóre osoby wracały nawet do wyznawania szamanizmu. Ich działania niczym jednak nie różniły się od ruchów neopogańskich w innych europejskich krajach, gdyż żywa, naturalna religia pogańska i w Laponii została na dwa wieki całkowicie wypleniona przez chrześcijaństwo. Lapoński szamanizm jest bardziej działalnością folklorystyczno-narodowotwórczą niż religijną. Wierzenia pogańskie utrzymywały się również długo na Kaukazie. Jeszcze do końca XVIII wieku rodzime religie politeistyczne, jak wśród ludów wajnachskich, Czeczenów i Inguszy, lub też synkretyczne wierzenia chrześcijańsko-pogańskie, jak wśród Czerkiesów czy Osetyjczyków, były szeroko rozpowszechnione. Wtedy jednak doszło do szybkiej islamizacji, związanej z poszukiwaniem środków oporu wobec państwa rosyjskiego. Na Kaukazie szerzył się islam suficki, szkoły Nakszbandija, z którego wyrośnie ruch miurycki imama Szamila, stawiającego aż do 1859 roku opór wojskom carskim. Czerkiesi bronili się jeszcze dłużej,
bo aż do roku 1864. Osetyjczycy natomiast powrócili do wyznawania religii prawosławnej, stawiając się w opozycji do pozostałych kaukaskich górali. Jednak to nie Żmudź, Laponia czy Kaukaz są miejscem, gdzie schronili się ostatni poganie Europy. Jest im natomiast Republika Marii El nad środkową Wołgą, granicząca z muzułmańskimi częściami Federacji Rosyjskiej, Tatarstanem i Czuwaszią. Jest to jedyny region w Europie, w którym nigdy nie doszło do pełnej konwersji miejscowej ludności na chrześcijaństwo, islam czy sowiecki materializm dialektyczny. Lecz zachowała się nieprzerwana tradycja religii pogańskiej aż po dziś dzień. Republika Marii El nosi tę nazwę od lipca 1992 roku. Nazwa oznacza kraj El narodowości Marii. Wcześniej republika nosiła nazwę Maryjskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, przekształconej w roku 1936 z Maryjskiego Obwodu Autonomicznego, powołanego do życia w 1920 roku przez władze Rosji Sowieckiej. W grudniu 1990 roku Republika Maryjska ogłosiła deklarację o suwerenności, jednak półtora roku później, podobnie jak wszystkie inne poza Czeczenią, republiki autonomiczne, pogodziła się z rolą tylko jednego z podmiotów Federacji Rosyjskiej. Tym bardziej, że na terenie republiki Maryjczycy są mniejszością, stanowią około 42%, gdy Rosjanie około 47%. Maryjczycy mówią językiem z rodziny uralskiej, może bardziej znanej jako rodzina ugrofińska, stanowiąc jedno z 9 ugrupowań tej rodziny. Taka klasyfikacja jest wynikiem najnowszych przewartościowań w ocenie pokrewieństwa poszczególnych języków ugrofińskich. W tradycyjnej klasyfikacji język maryjski należał wraz z mordwińskim do grupy języków Finów nadwożańskich. Dziś język maryjski, Mari-Jume, z 4 dialektami, górskim, łąkowym, północno-wschodnim, pośrednim między 2 poprzednimi oraz wschodnim, kontynuacją łąkowego w stronę wschodu, uchodzi za samodzielne ugrupowanie wśród języków uralskich. Mówi nim około 271 tysięcy użytkowników, gdy tymczasem jeszcze 20 lat temu było ich 487 tysięcy. Samych Maryjczyków jest natomiast około 600 tysięcy, jednak większość z nich posługuje się dziś już wyłącznie językiem rosyjskim. Nazwa Marii jest autonimem, nazwą własną, jaką lud ten sam się określa. Choć Marii mówią językiem uralskim, ich nazwa ma etymologię indoeuropejską, a konkretnie irańską. Maria to człowiek, istota śmiertelna. Na zachód od Maryjczyków mieszkał kiedyś inny lud uralski, zwany Meria, co jest właściwie tym samym etnonimem, tylko w odmiennym wariancie dialektalnym. Położeni stosunkowo blisko Nowogrodu Wielkiego i Galicza, Merianie zostali ujarzmieni przez Waregów już w 859 roku, a następnie zmuszani byli do towarzyszenia skandynawskim wojownikom w ujarzmianiu kolejnych ziem słowiańskich. W 882 roku wzięli udział w kampanii przeciw Smoleńskowi i Kijowowi lub w najazdach na Konstantynopol, jak w roku 907. W XIII wieku, po najazdach mongolskich, Merianie zostali całkowicie niemal zasymilowani przez ludność słowiańską, która wtedy właśnie uciekała na północ, w lasy i na bagna, przed najazdami tatarskimi. Po raz ostatni wspominał o Merianach żywot świętego Abrahama z Galicza, nowozaozjerskiego, który, gdy zakładał w 1360 roku pierwszy monastyr w Galiczu, zamierzał właśnie nawracać pogańskich Merian. Choć podobno język meriański miał gdzieniegdzie przetrwać aż nawet do XVIII wieku, a w toponimach jest on znany aż do dnia dzisiejszego. Najsławniejszym toponimem, nazwą miejscową z tego języka, ma być Moskwa. W latach 80. XX wieku rosyjski językoznawca Tkaczenko dokonał pierwszej rekonstrukcji tego wymarłego języka wyłącznie na podstawie toponimów, nazw miejscowych
onomastyki, nazw osób, wyrazów zapożyczonych przez lokalne dialekty rosyjskiego oraz żywy język maryjski, który chyba dopiero w XIII wieku oddzielił się od języka Merian. Ludność nosząca nazwę Mari czy też Meria po raz pierwszy wspomniana jest przez Jordanesa w połowie VI wieku w wykazie ludów podbitych przez gockiego króla Hermanaryka. Habebat sicquidem quos domuerat, goltescita, tiudos, inaunxis, vasina broncas, merens, mordens, imniscaris, rogas, tadzans, ad haul, navego, bubegenas, koldas. To wszystko są nazwy ludów. Niewiele z nich da się w jakiś sposób odtworzyć, zrekonstruować, jakby właściwie już miały, i zidentyfikować. Nie wiadomo, na ile ten wykaz ludów oddaje rzeczywisty zasięg władztwa Ostrogotów w przededniu najazdu Hunów około 370 roku, czy możemy założyć, że rzeczywiście ich państwo rozciągało się od Morza Czarnego aż po Wołgę na obszary dzisiejszego Kazania, a nawet jeszcze bardziej na północ. Czy też może są to tylko epickie roszczenia do władzy nad światem? Roszczenia przedstawiające świat znany Gotom na wschodzie, gdzie mieszkają Golteszcyte, Złociszcytowie, Tiudos, czyli Czuć, Meria, Mari, Merens, czy też inny znany dziś lud uralski Mordwini. Nazwa Mari była więc w użyciu już w IV wieku naszej ery. Nie wydaje się jednak, żeby był to wówczas neologizm zapożyczony od Sarmatów, lecz raczej pozostałość sąsiedztwa ludów uralskich, czyli fińskich, i indoeuropejskich, czyli irańskich, nad Wołgą, już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, gdy dopiero świat ludów indoeuropejskich ulegał powolnej dyferencjacji, powoli różnicował się na kolejne ugrupowanie językowe. Około 1450 roku przed naszą erą, w huryckim państwie Mitanni, położonym w północnej Mezopotamii, grupę społeczną młodych wojowników określano indoirańskim określeniem Marianno, pokrewnym określeniu Meria czy też Mari z nadwołgi. Jakkolwiek stary byłby autoetnonim Mari, którym sami siebie określali ci ludzie, przez całe wieki pozostawał on niemal zupełnie nieznany, gdyż egzonim, nazwą nadawaną Maryjczykom przez sąsiadów, było Czeremisi, po tatarsku Czyrmesz. Możliwe, że etnonim ten jako Imniscaris lub Sremniscans pojawia się również w katalogu ludów u Jordanesa. Jednak z całą pewnością możemy go zidentyfikować po raz pierwszy dopiero z nazwą Carmis, pojawiającą się w źródłach chazarsko-hebrajskich z X wieku, w korespondencji króla Józefa z Hazdajem i Przaprutem z Hiszpanii. Nazwa Czeremisi obowiązywała aż do 1920 roku, kiedy to władze bolszewickie uznały szereg tradycyjnych rosyjskich nazw etnicznych, jak na przykład Wogułowie czy Ostiacy, za obraźliwe dla ludów rdzennych i nakazały zastąpienie ich autonimami, jak na przykład Mansy i Hanty w tym przypadku. W przypadku etnonimu Mari natomiast zastąpił on wcześniejszy etnonim Czeremis. W odróżnieniu od swych krewniaków Merian, Maryjczycy, Czeremisi o wiele dłużej pozostawali poza strefą wpływów Rusi i Rosji, czemu zawdzięczają przetrwanie swego etnosu, języka i religii. Aż do podboju mongolskiego podporządkowani byli Bułgarii nadwołżańskiej. Po 1236 roku weszli w skład Złotej Ordy, a po jej rozpadzie w 1443 roku w skład Hanatu Kazańskiego. Ulegali wtedy wpływom kulturowym Bułgarów i Tatarów, co widać w licznych zapożyczeniach tureckich w ich języku oraz w konstrukcjach gramatycznych przejętych z różnych języków tureckich. W tej epoce, w XVI wieku, na terenie Mari
odbywały się również notoryczne wojny moskiewsko-kazańskie. W wyniku tych wojen w roku 1552 Iwan Groźny podbił w końcu Kazań i inkorporował jego ziemię do swego państwa. Tym rozciągnął swą władzę właśnie na czeremisów. Niewielu z nich pogodziło się z moskiewskim panowaniem. Właściwie tylko czeremisi górscy już rok wcześniej, w 1551 roku, przyłączyli się do państwa moskiewskiego. Reszta zaczęła prowadzić wojny z agresorem. Wojny zwane wojnami czeremiskimi. Pod koniec XVI wieku opór zbrojny czeremisów ustał. Jednak wobec nakładania podatków przez Moskwę i wobec kolonizacji ich ziem przez ludność słowiańską zaczęli stopniowo przesuwać się coraz bardziej na wschód, w stronę gór Ural, na ziemię Baszkortostanu. Około 1700 roku Rosjanie rozpoczęli pierwsze próby przymusowej chrystianizacji czeremisów. Ci jednak skutecznie się przed tym uchylali. Zachowali swoją odrębność aż do rewolucji 1917 roku, po czym otrzymali w ramach polityki korienizacji własną autonomię w ramach Rosji Sowieckiej. Pewien rozwój języka, kultury i literatury w latach 20. ubiegłego stulecia połączony był jednak z rekwizycją zboża, poborem do Armii Czerwonej i zaprowadzaniem kontroli totalitarnego państwa z kolektywizacją włącznie. Ale aż do lat 30. Maryjczycy mieli niewiele związków z językiem rosyjskim i pozostawali samodzielni kulturowo. W czasach stalinowskich rozpoczęła się jednak akcja rusyfikacyjna. Usunięto język maryjski ze szkół. Zaczęto Maryjczyków przesiedlać do odległych części Związku Sowieckiego, ale również w obrębie ich własnego kraju, z małych, rozproszonych po lasach osad do scentralizowanych, zdominowanych przez Rosjan wielkich kołchozowych wsi. W latach 30. w czasie Wielkiej Czystki wymordowano także całą inteligencję maryjską, takich jak poetów Siergieja Czuwajna czy Ołyka Ipaja. Wymordowano nauczycieli, artystów, przywódców religijnych, w tym religii właśnie pogańskiej oraz członków partii bolszewickiej narodowości maryjskiej. Po upadku Związku Sowieckiego nastąpiło 10 lat odrodzenia narodowego, zakończone zwycięstwem w wyborach na prezydenta republiki Leonida Markiełowa, rosyjskiego nacjonalisty, a wcześniej komunisty. Nastąpiło to w roku 2001. O Markiełowie lokalni działacze maryjscy mówią, że nienawidził on narodowości Maryi. Zakazał m.in. nauczania języka maryjskiego w szkołach. W 2017 roku zrezygnował ze stanowiska prezydenta, a jego następcy, choć są zwykłymi, skorumpowanymi rosyjskimi czynownikami, przynajmniej nie pogarszają sytuacji narodowościowej Maryjczyków w republice, nominalnie utworzonej dla realizacji ich aspiracji narodowej, a tymczasem republice, w której są sami już dzisiaj mniejszością. Symbolem upokorzenia dla rdzennej ludności była decyzja Markiełowa z 2011 roku o zmianie flagi i herbu republiki. Wprowadzona w 1993 roku trójkolorowa flaga niebiesko-biało-czerwona z tradycyjnym znakiem symbolizującym urodzaj w narodowej, religijnej symbolice Maryjczyków. Po zmianie na fladze w białym kolorze umieszczono niedźwiedzia trzymającego miecz z tarczą i na tej tarczy tylko umieszczono znak narodowy Mariel. Flaga i podobnie wyglądający herb z niedźwiedziem nie zostały co prawda zaakceptowane przez władze federalne Federacji Rosyjskiej, jednak oficjalnie dalej symbolizuje Republikę Mariel na szczeblu lokalnym. Dzieje etnosu Maryjczyków sięgają co najmniej czasów wędrówki ludów, czyli IV wieku naszej ery, a możliwe, że i znacznie dawniejszych czasów, epoki brązu i tak zwanego sejmińsko-turbińskiego międzykulturowego fenomenu, datowanego na lata 2150-1600 przed naszą erą. Ta strefa międzykulturowa rozciągała się
przez ogromne przestrzenie Eurazji, od Finlandii aż po Xinjiang, chińską prowincję na zachodzie. Tworzyła synteza dwóch kultur. Kultury tak zwanej altańskiej, ze stepu, lasu stepu i przedgórza Altaju, ludów znających się na metalurgii, na wytopie brązu i na hodowli koni, zapewne ludów indoeuropejskich, indoirańskich, ale także tocharskich. Drugą z tych kultur, które brały udział w syntezie, była kultura tajgi, plemion myśliwych i rybaków, posługujących się wciąż jeszcze narzędziami z kamienia i z kości, zapewne mówiących językami uralskimi, ale może i tunguskimi. Maryjczycy nie znali pisma, posługiwali się natomiast protopismem, zwanym tiszte, obejmującym znaki tamgi, poszczególnych rodów, plus znaki liczbowe i symbole podstawowe produktów gospodarczych. To protopismo służyło do tego, żeby na korze lub drewnianych kijach notować stan majątku, długi i inne rzeczy związane z obrotem gospodarczym. Było to protopismo w użyciu aż do lat 30. XX wieku, kiedy zaczęła się stalinizacja w kraju Marii. Jeśli były jakieś zapisy w języku maryjskim wcześniej, w piśmie arabskim, zostały one wszystkie zniszczone w roku 1552 wraz z rękopisami tatarskimi po zajęciu Kazania przez Iwana Groźnego. Był to prawdziwy kulturalne ludobójstwo dokonane na ludności nadwołżańskich krajów. W 1555 roku kazański arcybiskup Guri wymyślił specjalny alfabet przeznaczony do chrystianizacji czeremisów. Jednak nie rozprzestrzenił się ten alfabet i został zapomniany. Zwłaszcza, że czeremisi, ludność Marii, unikali skutecznie konwersji na chrześcijaństwo. W XVIII wieku badacze zaczęli zestawiać pierwsze listy słów i teksty języka maryjskiego. W 1705 roku holenderski podróżnik Witsen opublikował książkę Nord and Ost Tartarie, północna i wschodnia Tartaria, w której zamieścił modlitwę Ojcze Nasz w języku górnomaryjskim, zapisaną alfabetem łacińskim. W 1775 roku powstała pierwsza gramatyka tego języka, autorstwa metropolity kazańskiego Wieniamina, a w świeckim życiu Wasyla Pucek-Chrychorowicza. Pierwszy wiersz w górnomaryjskim dialekcie języka opublikowano jeszcze w roku 1769, a pierwszą książkę w łąkowo-maryjskim dialekcie w roku 1804. Wszystko oczywiście w alfabecie cyrylickim, uzupełnionym o kilka liter. Aż do 1917 roku publikowano rosnącą liczbę ksiąg, w większości religijnych, w tym na przykład 8 przykładów Biblii na język maryjski. Po rewolucji w latach 20. zaprowadzono na 2 dekady niemal alfabet łaciński, by w 1938 roku wraz z represjami stalinowskimi wrócić do cyrylicy. W 1995 roku ukazał się pierwszy tekst w przejściowym, północno-zachodnim dialekcie. Tradycyjna religia Marii, czy Marii Jua, Marii Wiera, Marii Jua, Marwa Kumaltysz, Osz Marii czy Marii. Jest też jeszcze wiele innych określeń, zarówno lokalnych, używanych dzisiaj, jak i historycznych z przeszłości. Ta religia to etniczna religia Marii, oparta na specyficznej mitologii maryjskiej. W czasach nowożytnych uległa ona wielu zmianom pod wpływem monoteizmu, zarówno tatarskiego islamu, jak i rosyjskiego prawosławia. Próby nawrócenia Maryjczyków na chrześcijaństwo rozpoczęły się w XVI wieku, po włączeniu ich terytorium do Imperium Rosyjskiego za panowania Iwana Groźnego. Presja na konwersję na chrześcijaństwo i przyjęcie kultury rosyjskiej przez władze carskie w XVII i XVIII wieku doprowadziły do oporu ze strony Maryjczyków, którzy stawiali czoła prześladowaniom zmuszającym ich do konformizmu wobec nowej władzy. W XIX wieku
tradycyjna religia Marii była w dalszym ciągu prześladowana. Na przykład w roku 1830 na polecenie ministra spraw wewnętrznych, do którego wpłynęło pismo od świętego synodu cerkwi prawosławnej, wysadzono miejsce modlitw pogan, Czumbyłat Kuryk. Niemniej jednak zniszczenie kamienia Czumbyłata nie przyniosło oczekiwanego efektu, ponieważ Maryjczycy czcili nie jakiś konkretny kamień, ale zamieszkujące w nim bóstwo. Choć teoretycznie Maryjczycy przeszli na prawosławie, w praktyce zachowali swoje dawne zwyczaje w stosunkowo niezakłócony sposób, a interakcja z chrześcijaństwem przyczyniała się do powstania synkretycznej formy religii, której system wierzeń chrześcijańskich łączy się z pogańskimi tradycjami i rytuałami. Religia ta opiera się na wierze w siły natury, które człowiek powinien czcić i szanować. Przed początkiem rozpowszechniania się nauk monoteistycznych, islamu i chrześcijaństwa, Marii czcili wielu bogów, znanych pod nazwą Jumo, uznając jednocześnie zwierzchnictwo wielkiego białego boga, Osh-Kugu-Jumo. W XIX wieku wierzenia pogańskie pod wpływem monoteistycznych poglądów sąsiadów ostatecznie uformowały się i ustalił się obraz jedynego Boga, Tung Osh Poro Kugu Jumo, jedyny, jasny, dobry, wielki Bóg. Wyznawcy maryjskiej religii tradycyjnej przeprowadzają różne rytuały religijne, masowe modlitwy, organizują wydarzenia charytatywne i kulturalno-oświatowe, uczą i wychowują młode pokolenie, wydają, rozpowszechniają literaturę religijną. Od początku lat 2000 miało miejsce organizacyjne uformowanie i rejestracja kilku lokalnych oraz jednej regionalnej, centralnej organizacji religijnej w Republice Marii-El. Po raz pierwszy oficjalnie przyjęto wspólną nazwę wyznaniową – Maryjska Tradycyjna Religia – Marii Jumyiwa. Obecnie zarejestrowane są cztery rejonowe organizacje religijne. Zgromadzenia modlitewne i masowe modlitwy odbywają się zgodnie z tradycyjnym kalendarzem, zawsze uwzględniającym fazy księżyca i słońca. Publiczne modlitwy odbywają się zazwyczaj w świętych gajach, Kwisoto. Modlitwą przewodzi Onaeng, inaczej zwany Kart lub Kart Kgyza, kapłan, a to może lider religijny. Jakowlew pisze, że Marii Łąkowi mają 140 bogów, a Marii Górscy około 70. Jednak wydaje się, że część tych bogów prawdopodobnie powstała z powodu błędnego tłumaczenia z języka Marii na rosyjski. Głównym bogiem jest Kugu Jumo, wielki bóg, zamieszkujący niebo, przewodzący wszystkim bogom niebiańskim i niższym. Według legend wiatr to jego oddech, a tęcza to jego łuk. Wspomniany jest także Kugurak, starszy, czasem czczony również jako najwyższy bóg. Przyjmij w darze młodego źrebaka, na znak naszego szacunku i uznania, nie oddawaj nas złym duchom. Ta formuła religijna pochodzi z czasów, gdy Maryjczycy składali krwawe ofiary ze zwierząt. Dziś raczej jest to niespotykane. Religie pogańskie też wyłagodniały w czasach współczesnych. Inne bóstwa i duchy Maryjczyków to Purysho, bóg losu, zaklinacz i twórca przyszłego losu wszystkich ludzi. Azyren, dosłownie w języku Marii, śmierć. Według legend pojawiał się w postaci silnego mężczyzny, który zbliżał się do umierającego, mówiąc: twoja godzina nadeszła. Istnieje wiele legend i opowieści o tym, jak ludzie próbowali go przechytrzyć. Shudr Shamech Jumo, bóg gwiazd. Tunia Jumo, bóg wszechświata. Tul On Kugu Jumo, bóg ognia. Choć możliwe, że to tylko atrybut boga Kugu Jumo. A także Surt Kugu Jumo, bóg domowego ogniska. Saksa Kugu Jumo, bóg płodności. Tutyra Kugu Jumo, bóg mgły. Inni są to też być może atrybuty najwyższego boga. Tutaj teologia tej religii jest w dalszym ciągu nie do końca ustalona i poddana jakiejkolwiek doktrynie. Inne bóstwa to tylmacze,
posłaniec i sługa boskiej woli. Tylzejumo, Bóg księżyca, Uzarajumo, Bóg porannej zorzy. Tutaj to słowo Uzara jest też ciekawe, ponieważ jest to również zapożyczenie z indoeuropejskiego. Eos, bogini jutrzenki w greckiej mitologii. Natomiast Uszas, tak jak Uzara, podobnie nazywa się bogini jutrzenki w indyjskiej mitologii. Współczesne modlitwy odbywają się do bogów. Przede wszystkim Oshporo Kuguyumo, czyli białego, dobrego, starszego boga, najwyższego, najważniejszego boga. Do Szoczynawy, czyli matki, która zrodziła wszystko, co istnieje, bogini narodzin, czy też do boga Tuniambal Srigalsh. Wielu badaczy uważa, że istnieją także w religii Keremetia, duchy przodków, herosów, które są przeciwieństwem Kuguyumo, świata bogów. Miejsce ofiarne dla bogów Kuguyumo i dla Keremetia, duchów przodków, zawsze muszą być oddzielne. Miejsca kultu bóstw nazywane są Yumo Oto, boska wyspa, czy też boski gaj. Met Oto z kolei to publiczne miejsca kultu, gdzie modli się cała wspólnota. Mer od rosyjskiego mir, wspólnota wiejska. Wspólnota składająca się z kilku terytorialnych grup wsi, tiszte, tak jak protopismo Maryjczyków. Tukum Oto to rodzinne miejsca kultu. Modlitwy różnią się także charakterem. Modlitwy mogą być przypadkowe, na przykład o zesłanie deszczu. Mogą być wspólnotowe, duże święta. Semyk, początek lata. Agawajrem, początek wiosny. Siurem, środek lata, czy inne. Mogą być też modlitwy prywatne, rodzinne. Ślub, narodziny dzieci, pogrzeby i inne. Współcześni wyznawcy maryjskiej tradycyjnej religii uważają się za kontynuatorów autentycznych tradycji tej religii. Podobnego zdania są też badacze z Maryjskiego Instytutu Języka, Literatury i Historii. Według Władimira Napolskich, specjalisty od języków uralskich, w ostatnich latach można zaobserwować sytuację współistnienia dwóch form maryjskiej religii etnicznej. Na obszarach wiejskich zachowała się religia chłopska, której tradycja nigdy nie została przerwana. Równolegle w latach 90. ubiegłego stulecia miejska inteligencja maryjska stworzyła narodową religię, która miała stać się alternatywą dla chrześcijaństwa jako religię wysoką. Etnolog Schnirelman zauważa, że podręczniki zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Republiki Marii El zapoznają uczniów ze wzorcami pogańskiego folkloru, czasami wykorzystując współczesne poetyckie dzieła pisarza Juzyka, stylizowane na maryjskie ludowe opowieści. Wielu Marii dzisiaj wciąż praktykuje pogaństwo w formach synkretycznych lub też w czystszych formach, trzymając się zorganizowanych neopogańskich organizacji religijnych tradycyjnej religii Marii. Chociaż większość Marii jest dzisiaj członkami rosyjskiego kościoła prawosławnego, poganie nadal stanowią znaczącą mniejszość, około 25%. Pogaństwo Marii dzieli się na trzy grupy. Ci Marii, którzy są nieochrzczonymi poganami i starają się zdystansować, trzymać z dala od jakichkolwiek tradycji chrześcijańskich, natomiast kultywować własne tradycje pogańskie. Marla Vera, znana również jako podwójna wiara, składająca się z ochrzczonych Marii, którzy zarazem przestrzegają tradycji pogańskich, jednocześnie uczęszczając i na nabożeństwa chrześcijańskie, obchodząc chrześcijańskie święta, i na rytuały i ceremonie pogańskie. Wreszcie istnieje ruch neopogański, odrodzeniowy, zwany Kugu Sorta, który całkowicie odrzuca chrześcijaństwo na rzecz czystej wiary pogańskiej. Około 60% Maryjczyków, pogan, należy do synkretycznej grupy Marla Vera, będąc zarazem chrześcijanami, podczas gdy pozostałe 40% stanowią poganie, czy Marii tradycyjni lub też Kugu Sorta z ruchu neopogańskiego. Rdzenna religia Marii posiada również panteon bogów zamieszkujących niebiosa, z których najważniejszym jest wielki biały bóg, Osh Kuguyumo.
Inne pomniejsze bóstwa to Bóg ognia, Bóg wiatru, Maciek Jumo. Mari wierzą także w licznych pół ludzi, pół bogów, Keremet, żyjących na ziemi. Czasem uważa się ich właśnie za duchy przodków. Są to też zarazem herosi, bohaterowie. I ten podział religijny odpowiada też podziałowi religijnemu starożytnej Grecji, gdzie rozróżniano bogów i herosów. Samo słowo keremet pochodzi z języków tureckich, z kehreman, oznaczającego po turecku w różnych językach bohatera, a to z kolei jest z perskiego, gdzie w średnioperskim karframan oznacza nadzorcę. I to z kolei pochodzi z medyjskiego karhramana. Najbardziej czczonym z tych właśnie keremetia bohaterów jest Czumbułat lub Czumbyłat, słynny przywódca i wojownik. Postać historyczna, ale bardzo mocno zmitologizowana, z XII wieku. Nosi imię tureckie, Czumbyłat, człowiek żelazo. Miał on rezydencję książęcą w Kukarce. Kukarka, dzisiejsze miasto, nosi nazwę wdzięczną jeszcze z dawniejszych czasów Sowieck. Do Kukarki jego rezydencja została przeniesiona z Kakszara, dzisiejszego miasta Kotielnicz. Po tym, jak miasto to zostało zdobyte przez nowogrodzkich uszkujników w 1181 roku. Uszkujnicy byli to piraci rzeczni, którzy trudnili się rozbojem, ale nie na morzach, ale na rozległych rzekach średniowiecznej Rusi. Następnie Czumbyłat dowodził atakiem na umocnione centra tych uszkujników, Kotielnicz i Chłynów, obecnie miasto Kirów. W wyniku tego ataku zostały one zrównane z ziemią i z tego też powodu w ruskich cerkwiach prawosławnych przez długi czas odbywały się nabożeństwa dwa razy w roku upamiętniające te smutne wydarzenia. Czumbyłat żył długo. Przed śmiercią nakazał pochować się na szczycie góry nad brzegiem rzeczki Nemda. Według legendy przekazał swojemu ludowi, że w razie wielkiego nieszczęścia powinni przyjść do jego grobu i prosić o pomoc. Jak głosi ludowa opowieść, pomagał ludziom w trudnych czasach, ale pewnego razu znalazł się wśród nich łotr, który postanowił sprawdzić, czy Czumbyłat wstanie z grobu. Książę obraził się na niewiernego i więcej nie przychodził ludziom z pomocą. Mimo to lud nadal chodził na górę, aby modlić się do Oszporo, Kugujumo i Czumbyłata, którego później w modlitwach zaczęto nazywać Kugukurikuguza, król Wielkiej Góry. Malijczycy wierzyli, że Czumbyłat pomaga im się modlić i przekazuje ich modlitwy najwyższemu Bogu. Według legendy Czumbyłat zjednoczył Malijczyków, budował miasta, rozwijał rzemiosła i sztuki, był przyjmowany przez władców wschodu. Za jego czasów ukształtowała się tradycja nabożeństw maryjskiej wiary i składania ofiar. Jest jakby czymś odpowiednikiem świętego religii maryjskiej. Jego grób, Góra Czumbyłata, jest najbardziej czczoną maryjską świątynią. Boskie wcielenie Czumbyłaka to Bóg Kugurak. Imię Czumbyłata jest znane wszystkim Maryjczykom, w tym także wschodnim. Jego kult ma starożytne, ogólnonarodowe korzenie. Okazałe nabożeństwo na Górze Czumbyłata zostały wznowione w 1993 roku po upadku Związku Sowieckiego. Czeremisi byli także jednym z narodów zamieszkujących Ukrainę województwa Rzeczypospolitej. A mianowicie w 1527 roku pierwsza grupa górskich Maryjczyków zamieszkałych najbardziej na zachód i narażonych na moskiewską ekspansję uciekła przez granicę do Wielkiego Księstwa Litewskiego i osiedliła się na Wołyniu. Działo się to jeszcze w czasach istnienia Hanatu Kazańskiego. W latach 1541-1542 Czeremisi otrzymali jako miejsce zasiedlenia Bar w województwie podolskim, gdzie zamieszkiwali w osobnej części miasta zwanej jako Czemeryjski Bar, obok Polaków i Rusinów. Czemerysów, takich bowiem zwano, z metatezą spółgłoskową. Tamtejsi Czeremisi, czy Czemerysi, posługiwali się w dalszym ciągu swoim językiem górnomaryjskim i pielęgnowali obyczaje, w tym religię. Mieli chronić
Podole przed Tatarami Krymskimi. Chodzili też z akcjami odwetowymi, razem z Polakami i Kozakami, aż na wybrzeża Morza Czarnego, na stronę tatarską. Druga grupa czeremisów jest pochodną migracji z okresu wojen czeremiskich. Wojen tych było wiele. Pierwsza wojna miała miejsce w latach 1552-1557, bezpośrednio po upadku Hanatu Kazańskiego. Wzięli w niej udział Tatarzy, Czuwasze, Mordwini. Druga wojna miała miejsce w latach 1571-1574, wtedy kiedy trwała już wojna inflacka między Polską i Litwą a Moskwą. W tym powstaniu znów wzięła udział Mordwa, a oprócz nich Udmurci i Baszkirzy. Ze strony maryjskiej bardzo ważna rola przypadła kartom, czyli kapłanom pogańskim, którzy kierowali oporem przeciwko Rosjanom. Trzecia wojna miała miejsce w latach 1581-1585, a więc w czasach Stefana Batorego i jego sukcesów nad Iwanem Groźnym. I do tego doda się, że trzeba powstanie Maryjczyków pod wodzą Dżangalego w latach 1613-1618, gdy dogasała już wojna polsko-rosyjska wywołana przez Dymitriadę oraz osadzenie na tronie moskiewskim Królewicza Władysława Zygmuntowicza, a późniejsze złamanie przyrzeczenia korony danej temu właśnie przedstawicielowi dynastii Wazów. Od 1600 roku istniał w województwie podolskim istniało miasto Czeremisy, które na początku XVIII wieku zostało zlikwidowane, upadło. Koło Winnicy była osada Salnica z przedmieściem czeremisowskim od roku 1607, a w roku 1630 utworzono Czemerpol w miejscu czemeryjskiego baru. Byli też Czemerisi w Kaniewie od połowy XVI wieku. I tu jest rzeczą interesującą, że ci właśnie czeremisi podolscy żyjący w barze i w okolicach początkowo byli poganami, zatem byli to najdłużej żyjący, istniejący poganie również Rzeczpospolitej. Już Żmudzini, czy Litwini, dawno byli ochrzczeni, a czeremisi przybyli owszem zza granicy moskiewskiej, ale praktykowali religię pogańską. Później na czeremisi ci przeszli na prawosławie. Około roku 1570 było ich niedużo, od 1 do 1,5 tysiąca, ale 100 lat później, w roku 1670, było już ich około 10 tysięcy. Do końca wieku XVII żyli we względnej izolacji od innych narodowości Rzeczypospolitej. W czasie powstania Chmielnickiego przeszli na stronę kozacką w roku 1649. Niestety wierność nie była ich cnotą i w roku 1672 wraz z Tatarami i Lipkami przeszli z kolei na stronę turecką i 2000 czeremisów Rzeczypospolitej służyło w armii osmańskiej, a 400 w armii mołdawskiej. Centrami ich osadnictwa były wówczas Kamieniec Podolski i Bar, które znalazły się w ramach państwa tureckiego, które zdobyło Podole na Rzeczpospolitej. Wzięli też czeremisi udział w kozackiej wojnie domowej lat 1672-73 po stronie protureckiego hetmana Piotra Doroszenki przeciwko promoskiewskim hetmanom Michałowi Hanienko i Iwanowi Samuilowiczowi. Oblegali także Czechryń, bardzo ważne miasto dla hetmanatu. Mieszkali wówczas na tureckim Podolu, w Elajecie Kamieńca Podolskiego. Po pokoju karowickim, kiedy Podole wróciło do Rzeczpospolitej w roku 1699, wyemigrowali na drugą stronę, pobliże Chocimia, a nawet aż tak daleko jak Delta Dunaju. Gdy potem wrócili na ziemię Ukrainę, otrzymali nazwę wołoskich czemerisów. W latach 1850-1860 jeszcze istnieli jako osobna grupa etniczna i walczyli o zniesienie pańszczyzny z rządem carskim. Wyszywana we wzory koszula czeremisów stała się jakby prototypem ukraińskiej wyszywanki na przełomie XVII i XVIII wieku, a aż do lat
XX ubiegłego stulecia nosili specjalny strój czemerki do jazdy konnej. Dzisiaj do tej grupy etnicznej czemerisów, czyli ukraińskich czeremisów, w dalszym ciągu zalicza się około 5000 osób, aczkolwiek nie mówią już językiem maryjskim, a i tym bardziej nie wyznają tradycyjnej pogańskiej religii, która wciąż jest żywa w kraju Marii El. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie tej audycji. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.